Dana jest funkcja g od x równe 8x plus 2. Oblicz g od 0, g od minus 5 i g od 2x plus 2. Więc ten napis tutaj, g od x równe 8x plus 2, to jest definicja funkcji g. Czyli g jest nazwą funkcji, x jest jej argumentem, a po prawej stronie jest napisane, co ta funkcja robi z argumentem, jaką wartość dla argumentu x zwraca. Czyli tu jest napisane, że wartość tej funkcji w punkcie x to jest 8x plus 2. Czyli możemy sobie to zilustrować na takim rysuneczku, że funkcja to mamy pewne pudełeczko, które się nazywa g, ma etykietkę g. Z jednej strony mamy otwór, wrzucamy argument x, a z drugiej strony wyjmujemy wartość, no, która w tym wypadku jest 8x plus 2. Czyli jeżeli na przykład wrzucimy 1, tak, 1 wrzucimy, no to wyjmiemy 8 razy 1 plus 2, czyli 10. Teraz tak, jak nazywa się ten argument, to jest wszystko jedno, prawda? Na przykład g od t równe 8t plus 2 to jest taka sama funkcja jak g od x. Czyli nazwa tego argumentu jest nieważna. Jakoś musimy nazywać. Moglibyśmy pisać g od kwadracik równa się 8 razy kwadracik plus 2. Prawda? Po prostu ten symbol tutaj w nawiasie oznacza argument i ta definicja mówi, co robimy z tym argumentem, aby otrzymać wartość funkcji g. No dobrze, czyli teraz przystępujemy do obliczania. Co to jest g od 0? No g od 0, czyli w miejsce x-a, w miejsce tego argumentu wstawiamy 0, czyli to jest 8 razy 0 plus 2. No 8 razy 0 to jest 0 i 0 plus 2 to jest 2. Dobrze, teraz g od minus 5 ile jest? No znowuż, w miejsce x-a musimy włożyć minus 5, czyli to jest 8 razy minus 5 plus 2, czyli to jest minus 40 plus 2, zatem to jest minus 38. No i wreszcie ostatnie wyrażenie, g od 2x plus 2, a więc w miejsce argumentu tutaj x musimy wstawić 2x plus 2. No, jeżeli ktoś odczuwa pewien kłopot, prawda, bo ten x tutaj nie ma nic wspólnego z tym x-em, prawda? To są zupełnie różne x. Ten x oznacza argument w definicji, a tutaj mamy wyrażenie, w którym przypadkowo również występuje x. Jeżeli ktoś odczuwa pewien kłopot, to niech popatrzy tutaj, prawda? Tutaj to jest ta sama funkcja, tylko że ta zmienna nazywa się t. Prawda? Ten argument nazwaliśmy sobie t. No i po prostu w miejsce t musimy wstawić 2x plus 2. Czyli g od 2x plus 2 to jest, no co, 8 razy argument, czyli razy 2x plus 2, no i jeszcze dodajemy 2. No to liczymy. 8 razy 2x to jest 16x plus 8 razy 2 to jest plus 16 i plus 2. Wobec tego to jest 16x plus 18. Czyli g w punkcie 2x plus 2 to jest 16x plus 18.